Siemanko, z tej strony znowu Araulen i witam was w kolejnym odcinku z symulatora Farmy 2014. Okej, jak widzicie, jedziemy już ze zbożem, musimy je zwieźć z pola. A potem najprawdopodobniej będziemy albo prasować, albo gdzieś pojedziemy. Gdzie? A to już się okaże. Niedługo. Ja już wiem gdzie. Pomyślam się, ale wy się dowiecie. Ok. Wysypujemy. HR. Spoko. Ok. Wysypujemy. No starczy mi. No nie mogę zatrzymać. Okej. Odłączymy ją. Ale mój strażnik. Dobra. Odłączymy ładnie. Okej. Zmieniłem bieg, ponieważ lepiej mi się z przyczepą cofa na takim mniejszym tym. No wiecie. Odłącz. Opuść pojazd? Nie błagam, nie przełączę tylko na następną porę roku. Ulep swój zilo. Spoko. Nie może przełączyć na następną porę roku, bo już trzeba zebrać. Zebrać płomę i jeszcze coś zrobić. Gdzieś jeszcze przejdę, będzie silo. Ulepszenia, tak? Miałem ulepszyć. No to ulepszmy pszenicę. Zmieniło się coś? Coś chyba się zmieniło. Dobra. Musi sprawować głowę, która pozostała na polach. Okej. Okay. Przejdź do traktora. Aha, gdy już prasujemy, to chyba wtedy dzwoni po nas sąsiad i będziemy musieli mu posić żyto. To jest naprawdę miły aspekt, bo to odzorowuje jak wielu jest obecnie, no jakby to powiedzieć. Teraz już coraz więcej zaopatruje się w kombajny własne. Ale na przykład w moich okolicach tych osób jest jeszcze naprawdę bardzo mało i wielu kosi na zamówienie, więc to jest bardzo taki fajny smaczek, bo odwzorowuje właśnie życie na takich małych psiach. Tak, psiaki pochodzą z małej wsi i myślę, że to jest fajny smaczek. Okay. Jedziemy na pole naszą piękną, śliczną, przecudowną prasą Friend. Tak, ta prasa jest bardzo, bardzo przyjacielska. I prasujemy. Okej. Okay. Na jakim by to. Może tyle, co? Tutaj już raczej na pewno większość korzystał z tego. Do buskabiny, ponieważ tą słomę słabo widać z zewnątrz. Okej. Zaczynamy ładnie. Troszkę. Okej. Wszystko się nie pracuje. Rzuć belem. Okej. Prasujemy. Tutaj obawiam się, że nie będę miał za dużo do gadania. Nagrywam już czwarty odcinek, jeden po drugim, więc z czasem te tematy się wykańczają. Więc myślę, że będę robił. Może nie będę robił cięć, tylko wam puszczę jakąś muzyczkę i
No, dziękuję. Używam jakąś muzyczkę i będę przyspieszę troszkę klip i będziecie sobie miło oglądać. A póki co, cały czas nawijam, cały czas coś próbuję wykminić i komentować, tak. Pracę. Nie wiem. Belowanie też fajnie, fajnie wygląda. Całkiem spoko jest. Całkiem spoko. Spoko. Wyrzucimy. Okej. Poziom użyjmy. Nie wynikam, czemu pokazuje poziom użytkowania 0%, skoro rozsialiśmy nawóz. Dlaczego tu jestem? Dobra. Masakra, jaką pita ta słoma. Okej. Okay. Także na brak... Na... Przepraszam. Na brak beli nie będziemy narzekać. Wszystko się przyda. Okej. Okej, jedziemy. 20 FPS-ów w takim zbieraniu beli. No nie wiem. Aha! Przypomniało mi się. Dawno. Wspominałem o tym przegrzewaniu się silnika. To było w którymś tam z pierwszych odcinków. Mówiłem, że nie wiem, czy to taki bajer po prostu, czy naprawdę to funkcjonuje. Co ja zrobiłem? Jakiś denerwujące jest to odpinanie, które często mi się zdarza przez ściskanie zbędnych przycisków. Wracając do tematu. Wspominałem właśnie, że nie wiem, czy to taki bajer, czy i po prostu sobie jest, czy to jakoś działa tak naprawdę w grze i tak dalej. I powiem tak. Działa. To działa. Tak? Działa. Tylko nie spotkałem się jeszcze, żeby traktor mi się przegrzał. Jednak kombajn, owszem. Przegrzał mi się. Dzieje się to wtedy, może przy tak kilka godzin, by tak kilka godzin był w tym polu, to pewnie też by się przegrzał. Ale kombajn bardzo, bardzo szybko się przegrzewa, gdy mucimy i jedziemy nie na tym pomacie drugim, tylko wyżej. Wtedy masakrycznie szybko się przegrzewa i potem nie można już kosić. Ciągle pika komunikat pika, że kombajn się przegrzał. I szczerze mówiąc, nie doszedłem jeszcze do tego, po jakim czasie ono tyga, ponieważ troszkę mi zależało na czasie i... LOL? Już? What the fuck? Dobra. Nie miałem za bardzo okazji, żeby czekać, aż wystygnie, ponieważ troszkę mi się spieszyło. I po prostu zrestartowałem grę. I to... I kombajn ostygł. Tak, ostygł, ale... Nie wiem w ogóle, jak to wygląda, czy on ostyga, czy konieczne jest wyłączenie tej gry. Mam nadzieję, że nie. A jeśli właśnie nie, to jestem ciekaw, jak długo on stygnie, tak. Jestem tego bardzo ciekaw. Mam nadzieję, że kiedyś tego się dowiem. Okej. Okay. Dowiemy się tego, prawda? Wspólnie się tego dowiemy z czasem.
Ewentualnie jeśli ci może już graliście, nie wiem, teraz już na pewno graliście. Będzie masakrycznie późno opublikowane. Czemu jej nie włączyłem? Kurde, bredę, mylę się coś już, za dużo już nagrywam od razu. Dobra. To będzie jakieś 3-4 tygodnie nawet opublikowane po tym ostatnim, od tego momentu, kiedy ja to nagrywam. No chyba, że będę miał mnóstwo odcinków w zapasie, będę wrzucał częściej. I w każdym razie, jeśli może już doszliście do tego i gracie w symulatora Farmy 2014 i graliście już i to rozpracowaliście, to dajcie znać, czy ten kombajn stygnie, czy konieczne jest wyłączenie gry. Ponieważ w sumie mogę ja już wtedy też to wiedzieć, bo mogę, będę grał przecież cały czas, ale możecie napisać, być może wrzucę więcej tych odcinków, będę częściej rzucał, ponieważ nagrywam to teraz w środę, 4 grudnia, a najprawdopodobniej będę siedział do końca tygodnia w domu, więc będę miał trochę czasu na nagrywanie. I może jak będę miał więcej tych odcinków, to wrzucę go wcześniej. Tak. Tylko jeszcze nic nie obiecuję, ponieważ muszę go zaploadować oczywiście. Upload zajmuje mi ile? 5 godzin? Tak, około 5 godzin mi zajmuje upload jednego odcinka. No i montaż. Kurczę, jak ja kamerą ruszam, a obiecałem co innego. Jak pamiętacie, to trochę nieważne. Montaż zajmuje mi jakieś 2-3 godziny, tak. Zacząłem się. Montaż jest dobra. Montaż zajmuje mi jakieś 2-3 godziny, upload na 4-5 godzin, więc już jest prawie cały dzień. Tak więc nawet nie maszcie nawet, jeśli już na jakieś odcinki, nie wiem, co dzień, co drugi. No to drugi to może już tak, ale na co dzień to nie liczcie na pewno, bo nie ma szans. Nie ma szans na to z tych względów, o których właśnie wspomniałem. Okej. Okay. Pracujemy dalej. Kurde. Żałuję, naprawdę żałuję, że nie mogę nagrywać tego na bieżąco, że tak powiem, w jednym odcinku i spokojnie to wrzucać. No ale niestety, warunki mam jakie mam. I inaczej niestety nie mogę zrobić. A szkoda, bo myślę, że te odcinki wychodziłyby dużo fajniej, gdybym nagrywał tak na bieżąco, ponieważ miałbym wasze rady, co tam wspominacie i tak dalej. I ten to by wyglądało dużo profesjonalnie. Tak, tak mi się bynajmniej wydaje. Dobrze. Pracujemy dalej. Słoma. Tak sobie ta słoma wygląda. Wrażenie, czy ona prześwituje. Dobra. Tak sobie wygląda, ale no całkiem fajny smaczek. Całkiem fajne. Ich wygląda. Telefon nie widział? Nie, zdawało mi się. Wygląda lepiej niż bagaże. Lepiej, tak, lepiej. Dużo lepiej mi się wydaje, że wygląda. Okej, chwila zamajaczenia była, chwila bredni, ale już wracamy do normalnego gadania. Postaram się przynajmniej. Okej. Okay. Będziemy mieli co robić, bo już to wszystko. Zauważyłem, że gdy już wyrzuca belę, to gra mi blokuje możliwość cofania. To znaczy cofam, włączam moduł cofania
Ale jechać do tyłu nie ma. No, trochę głupie moim zdaniem, no bo przecież przecież nieraz trzeba podjechać, wycofać do tyłu jeszcze bardziej czy coś. Tak, tak, powinno się to robić jeszcze przed wyrzuceniem przecież i tak dalej. Ale nieraz jest taka konieczność, prawda? Nieraz jest taka konieczność i powinno to nie być, nie powinno to być blokowane. O. Dobrze. Idziemy już dalej. Trochę nam to zajmie. Albo podzielę to na dwa pasy, albo potnę, albo nie nagram jakiejś tam części tego, po prostu pominę. Bo no, w 30 minutach to się chyba nie zmieści. Okej. Okay. Okej. Okay. Trzeba będzie później to poprawiać. Ponieważ... O, teraz ja byłem szybciej. Nie mam dlatego pojęcia, z jaką prędkością powinno się belować. Bo kurczę, ja w ogóle mam jakieś pojęcie odnośnie takich protokolu. Za co ja się biorę za prowadzenie let's playa z gry rolniczej? Jednocześnie rolnicy nie mają dlatego pojęcia. No, spoko, 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 cały ja, ale myślę, że się w końcu dowiem. Ogólnie takie rzeczy jak dopasowywanie prędkości nie interesowało mnie zbytnio i nie musiałem się w to zagłębiać, ponieważ w agrarze były tempomaty, tak? I te tempomaty automatycznie dobierały za mnie prędkość i myślę, nie to, że myślę, tylko po prostu nie było to mi potrzebne, a teraz, gdy muszę sam dobierać prędkość, no to okazuje się, że naprawdę nie wiem. Staram się tak w miarę na prędkość, na to jak szybko jedzie traktor to dopasowywać, tak na chłopski rozum, że tak powiem, ale cóż. Nie do końca jestem w stanie tak to określić. No, a może zdążymy jeszcze ten tych 25-30 minut się zmieści. Teraz nawet to sprawdzę. A kurczę, nie można podejrzeć ile i jak wygląda stopień sprasowania. Jest już 50% czy nie ma? Nie mam pewności. Musiałbym liczyć tę ilość tych ludków. Ludków, jak to się pałku? I nie wiem, jak to się nazywa. Tych pokosów. O, to się pokosy nazywa? Chyba tak. Dobra, w każdym razie będę mówił na to pokosy. Więc musiałbym policzyć ilość tych pokosów i zobaczyć. Ojej. Zobaczyć, jak to tam wygląda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa nam. Raz, dwa to zgarniemy. Okej. Okay. Idziemy. Tutaj już nie ma tego koszenia bocznego. Nie kosiłem już bok, więc nie mam takiego kręcenia. Jest to. Tutaj ciągle. Tu przejadę, bo to tak leży, a szkoda słomy trochę, wiecie? Okej. Okay. Wycofamy. Stój! Jak ta hamowa? O! Okej. Okej. Pracujemy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz potem zostaną nam cztery i będzie spoko. Momentami się powtarzam. Ale to ciągle stres, tak, nagrywam, to już jest ósmy, tak, ósmy odcinek, a ja ciągle dziwnie się czuję, chociaż myślę, że poprawiłem się w stosunku do
tych pierwszych odcinków, jeśli chodzi o prowadzenie tego słowotoku, tego gadania i tak dalej. Myślę, że są postępy i będzie coraz lepiej, jeśli nie zrezygnuję z prowadzenia tego. Żałuję, że nie mogę prowadzić live streamów, bo mógłbym tu robić jakieś, nie wiem, mógłbym prowadzić na live streamach jakieś poradniki, czy jakieś prace takie przygotowywaniowe do odcinka, czy mógłbym po prostu to traktować jako odcinek, dajmy na to, to będzie odcinek 8 i chcę tam sobie coś jeszcze porobić przed odcinkiem. To bym odpalił sobie live'a i pogadał z wami i jednocześnie bym mógł też przećwiczyć prowadzenie rozmowy, bo live'y zawsze pomagają, tak? Live'y zawsze pomagają, podchodzi się bardziej do tego na luzie, bo to tam widzą to tylko osoby, które obecnie na tym są. Fakt, są archiwa, ale ja pizdam. Są archiwa, ale jakoś inaczej do tego podchodzę niż do takiego filmu na YouTube. Myślę, że to by dużo, dużo mi dało, ale niestety mój internet upload mi na to nie pozwala. Nie mówię, że ten upload jest zły, bo tak jak na moje potrzeby on wystarcza. Jestem z niego zadowolony, w przeciwieństwie do downloadu, ale nie o tym teraz mowa. Jestem zadowolony, to 0,7 upload niestety nie starcza na prowadzenie płynnego live'a, chyba że w jakiejś tragicznej jakości, a to w sumie też nie ma sensu. Nie ma, prawda? Więc niestety muszę się ograniczyć tylko do odcinku na YouTube. Okej, wyrzuć. Jedziemy dalej. Super, naprawdę super bajerem są te ruchome elementy we wnętrzu traktora. Super to jest. Okej, 22 minuty odcinka, więc nawet nie źle, taki utrzymuję te około 25 minut, 30 i a szczerze mówiąc myślałem, że będzie dużo gorzej, dużo dłużej na to zajmie. Ale teraz idzie w miarę prawie. Okej. Pracujemy dalej. Czy niewiele zostało? To może wyłączę, bo tu będzie dość ostry stręt. A bałek by mi mogło wyrwać, gdybym za ostro skręcił przy włączonym. O, widzicie, jedno wiem. Ojejciu. Jedno wiem, pamiętam też z czasów, gdy robiłem takie pojedyncze, epizodowe filmiki z tego Landvinish Simulatora. I tak mi to zostało w pamięci. Tak, robiłem dawniej filmiki z Landvinish Simulatora na moim starym kanale. To jest mój drugi kanał, na którym początkowo postanowiłem tylko wrzucać intra, nie tylko intra, ale także pozostałe animacje, które bym wykonywał, czy to dla siebie, czy na jakieś zamówienie, czy na coś. A także później miałem w planach wrzucanie tutaj tych pojedynczych filmów z Agro Simulatora, tak? Bo szczerze mówiąc nie chciałem być kojarzony Landvinish Simulatorem. Nie przepadam, szczerze mówiąc, za tą grą. No to jak nie przepadasz, dawniej nagrywałeś, no to jak?
Dali nagrywałem, gra była wciągająca, dopóki nie poznałem Agrar Simulatora 2011. A po poznaniu tej gry moje poglądy odnośnie symulatorów rolniczych bardzo się zmieniły. I naprawdę nie chcę być z tym produktem kojarzony. No i poza tym chciałem specjalnie ujednolicić nick, pod którym występuję w sieci, Araulen i kilka jeszcze innych takich czynników, które były i spowodowały zmianę kanału. Okej. Już końcówka. Uważnie pojedziemy na farmę. Wow! Miałem... na początku mówiłem, że nie będę miał nic do gadania i najprawdopodobniej przyspieszę wszystko. A tu szok! Ja ciągle rozmawiam. To tylko oznacza, jak bardzo się poprawiłem w stosunku do początkowych odcinków. Czy naprawdę było mi ciężko. A teraz byle czego biorę tematy do rozmowy. I to dość długie, no bo przegadać cały czas przez 30 prawie minut to jest dość dużo moim zdaniem. I ciężko jest o to. Ciężko taki słowo tutaj przeprowadzić. Okej, no są momenty, że brezę, tak? Są momenty, że coś tam marudzę, coś tam powtarzam się, ale ogólnie jest lepiej. Okej, skończyliśmy. Tym miłym widokiem. Może wyjdę? Okej. Tym miłym widokiem ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, doradzajcie. Oczywiście, jeśli wam się film spodowa. Dobra. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeśli według was film na to zasługuje, doradzajcie mi i to tyle. Więc dzięki za oglądanie. Cześć!